Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kod Mieczna i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o wszystkich znanych nam informacjach na temat nowego rozdziału trzeciego. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli megao 2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego co pojawi się w grze w nowym rozdziale. A więc jak sami dobrze wiecie, od ostatnich kilkunastu dni, czy tam nawet tygodni, w internecie, a głównie to na Twitterze i YouTube pojawia się mnóstwo i to dosłownie mnóstwo informacji odnośnie tego co pojawi się w grze w rozdziale trzecim. Mowa tutaj dokładniej o takich zmianach jak nowa mapa, całkowicie nowa. Tematyka, nowe rodzaje skinów, nowe funkcje, które zostaną wprowadzone do gry, no i ogólnie całą tą resztę. W dzisiejszym filmie postaram się przedstawić wszystkie dotychczasowe rzeczy, które znamy i na 100% zostaną wprowadzone do gry Fortnite, oczywiście pod warunkiem, jeżeli do gry zostanie wprowadzony na pewno nowy rozdział trzeci. Dodam tutaj od razu, że nadal nie mamy 100% pewności, czy rozdział trzeci sezonu pierwszego trafi do gry, czy może jednak sezon 9 jeszcze tego obecnego rozdziału drugiego. W tym odcinku nie będę wam przedstawiał. Tych informacji, ponieważ przedstawiłem je na dwóch innych filmach na tym kanale, gdzie wypowiedzieli się na ten temat twórcy Fortnite'a. Tak więc, jeżeli chcecie sobie zobaczyć tamte odcinki, to polecam sobie wbić na te odcinki, które macie teraz w opisie tego materiału. Dodam tutaj od razu jak zawsze, że jeżeli chcecie kolejny specjalny odcinek o rozdziale trzecim oczywiście pod warunkiem. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe informacje na jego temat, to teraz w komentarzu pod tym odcinkiem napiszcie rozdział trzeci, a jeżeli zobaczę dużo komentarzy, to nagram dla Was taki odcinek. Dodatkowo. Każdej osobie, która napisze taki komentarz, postaram się też przypiąć serduszko, tak więc wbijajcie szybko w komentarze, bo za niedługo będę przypinał wam serduszka. No a teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie już do tego, co na pewno zostanie wprowadzone do gry Fortnite w nowym rozdziale. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie on na pewno wprowadzony do gry. Pierwsza rzecz, na którą większość osób czeka najbardziej, to oczywiście nic innego jak nowa mapa, która będzie całkowicie, i to dosłownie całkowicie inna, niż ta na której teraz gramy. W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo informacji. O tym, że na wyspie niebawem pojawi się pustynia, jednakże nikt nie jest do końca pewny, czy pustynia pojawi się jeszcze na tej obecnej mapie, czy może już na nowej mapie. Informacja o tym pojawiła się po ostatniej aktualizacji 18.30 i to właśnie po tej aktualizacji poznaliśmy nowego NPC. Niestety nie wiemy jakiego, ale z tego, co możemy dowiedzieć się na obecną chwilę, to ma on się pojawić tylko na terenie właśnie pustynnym. Co do samej mapy, to niestety, ale przedwcześnie nie poznamy jej wyglądu, ponieważ jak sami dobrze wiecie, takie rzeczy pojawiają się dopiero po wprowadzeniu prowadzeniu aktualizacji już bezpośrednio na launcher Fortnite'a. Dodam tutaj jeszcze, że jakieś miejscówki, które teraz są na tej obecnej wyspie, na 100% zostaną przeniesione na nową mapę, oczywiście pod warunkiem, jeżeli na pewno pojawi się nowa mapa, ponieważ jak sami dobrze wiecie, nie wiemy do końca, czy w grze pojawi się nowy rozdział trzeci. Oczywiście bazuję tutaj na tym, jak została zmieniona mapa z rozdziału pierwszego na drugi, ponieważ jak większość z was może pamiętać, kilka miejscówek z rozdziału pierwszego zostało przeniesionych na mapę z rozdziału drugiego. Jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się dopiero po tym wydarzeniu, które będzie w tym obecnym sezonie 8 rozdziału drugiego, ponieważ jak sami dobrze wiecie, z mojego poprzedniego odcinku o rozdziale trzecim w nim pojawi się punkt zerowy, most do punktu zerowego, kostki Kevina, no i oczywiście laser. Co do samej fabuły, która ponownie tak jak z rozdziału pierwszego na drugi zostanie zaczęta tak jakby od początku, ale również będą pojawiały się tam rzeczy, no i cała ta reszta, jeszcze z rozdziału pierwszego, no i przy okazji mogą pojawiać się też rzeczy z rozdziału drugiego. Z tego... Co możemy obecnie zauważyć, i w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim była kontynuacja tematu siódemki. No i oczywiście do tej pory nie poznaliśmy całej siódemki, tylko znamy cztery postacie z ich całości. No i dopiero w rozdziale trzecim poznamy całą tą resztę. No w sensie niekoniecznie całą resztę siódemki, ale na pewno poznamy kolejne nowe postacie, które będą powiązane właśnie z siódemką, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, poznamy dopiero po aktualizacji, która wprowadzi nowy rozdział trzeci. Jak większość z Was może jeszcze pamiętać, z rozdziału pierwszego na rozdział drugi zostały jeszcze zmienione podstawowe skiny, czyli te skiny bambików, które również w tym przypadku jeżeli zmienimy rozdział na trzeci powinny też się zmienić. Oczywiście bazuje tutaj na tym, co pojawiło się z rozdziału pierwszego na drugi, no i w tym przypadku również możemy spodziewać się dużej ilości zmian, nowości oraz dodatkowych wycieków, które będą pojawiały się w późniejszym czasie. Co do nowych funkcji, które również pojawią się w grze zaraz po starcie nowego rozdziału trzeciego lub tam sezonu dziewiątego, jeszcze w rozdziale drugim i pojawią się one na 100% to nowa funkcja ślizgania się, no i oczywiście położenia się na ziemi. W ostatnim filmie wspomniałem wam o tej funkcji i ma ona trafić do gry Fortnite zaraz po starcie aktualizacji 19.0, która wprowadzi tak jak już mówiłem, albo nowy sezon 9, rozdział drugiego, albo nowy rozdział 3 sezonu pierwszego. Co ciekawe, będzie to jedna z głównych zmian, która zostanie wprowadzona do gry Fortnite w nowym sezonie 9 lub tam rozdziale 3 i według mnie będzie to jedna z lepszych funkcji, która zostanie wprowadzona do gry Fortnite. Do tej pory, czyli od samego początku sezonu pierwszego, w rozdziale pierwszym, naszą postacią mogliśmy tylko biegać, normalnie chodzić, no i przy okazji kucać, a taka zmiana na pewno wprowadzi duże odświeżenie do całej rozgrywki. Na pewno na początku ciężko będzie się każdemu dostosować do tego, że gracz nagle może leżeć na ziemi, lub tam schować się gdzieś w trawie, albo na przykład ślizgać się z górki i nie zadawać sobie obrażeń. Dodam tutaj od razu, że poza tą funkcją na pewno zostanie wprowadzonych kilkanaście innych, które również będą naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo, Fajne jednakże ich niestety, ale też nie poznamy przedwcześnie. Przykładowo, taką funkcję jak chodzenie po wodzie lub tam pływanie, no i oczywiście łowienie ryb poznaliśmy dopiero na zwiastunie rozdziału drugiego, no i nikt wtedy nie spodziewał się, że taka funkcja zostanie wprowadzona do gry Fortnite. Porównując tutaj jedną z głównych funkcji, która została wprowadzona zaraz po starcie rozdziału drugiego, czyli właśnie te pływania, to na początku rozdziału pierwszego każda osoba, która wchodziła do wody, oczywiście na rogu mapy ginęła, a w rozdziale drugim każda osoba mogła normalnie pływać. Pamiętajcie jeszcze, że w nowym rozdziale, czy tam nowym sezonie, do gry Fortnite zostanie wprowadzony długo wyczekiwany nowy silnik gry Fortnite'a. Mowa tutaj dokładniej o silniku z końcówką 5, a nie 4, który jest do tej pory i umożliwi on twórcom gry tworzenie o wiele lepszych grafik, tekstur, no i ogólnie całej tej reszty. Ten temat, czyli ogólnie nowego silnika gry Fortnite, omawiałem wam już na samym początku tego obecnego 2021 roku, tak więc jeżeli ogólnie interesuje was ten temat, to polecam sobie zobaczyć te odcinki które wstawiłem na ten kanał zaraz na sam początek tego roku. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego, co w grze Fortnite może pojawić się zaraz po starcie nowego rozdziału trzeciego sezonu pierwszego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie Linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach i która z nich według Was będzie najlepsza, jeżeli do gry Fortnite trafi nowy rozdział 3. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!